Początek zwiedzenia z Chicago zaczynamy od zwiedzenia Chinatown. Jeszcze raz zjeść, nie umiemy znaleźć dobrego miejsca do zjedzenia, bo nie wiemy, co zwyczajna to tutaj jest, ale jedna knajpka się znalazła, gdzie mamy jakby takie nudy, zupę, gdzie masz wszystko, czyli wiadomo co, czyli zjemy i potem po prostu zwiedzamy dalej. Ale że pogoda za bardzo nie dopisuje, bo siąpi, coś na razie przestanie padać, więc jest nadzieja, że może mi aparat nie zmoknie. Bo bardzo bym tego nie chciał. Ale prawdę mówiąc, poza ładnymi budynkami, no to za bardzo nie ma dużo atrakcji. Poza sklepami z pamiątkami. No i pełno ludzi. W końcu niedziela. Turystyka 100%. Dokładnie. No ale co? Kupiło się jakąś pamiątkę. Czemu nie? Jakaś naklejeczka musi być. Parę zdjęć się zrobiło. No i tak zaczynamy, nie? Teraz po jedzeniu wyruszamy sobie właśnie do Chicago. Raczej ten vlog ze Chicago będzie prawdopodobnie ze samych ujęć, bo pada. Na razie siąpi, ale coraz bardziej się to nasila, więc nie chcę przesadzać z aparatem, żeby mi smog. Masakra. Dotarliśmy do Chicago, jesteśmy na podziemnym parkingu całego miasta. Duszno i pusto jak może być, ale wychodzimy i idziemy zobaczyć, jak będzie. Może już nie pada. No mamy totalne szczęście. Żeby się dostać do fasolki, musimy wejść do miejsca, gdzie jest akurat koncert, bo cały park jest zamknięty, tylko dlatego, że jest jakaś impreza cała weekendowa, no i sprawia to, że bardzo dużo ludzi jest. No jakby więcej niż zwykle w Chicago jest, bo korki są standardowe. Ale samo to, że my musimy stać w kolejce, na szczęście wejście jest za darmo. Jak zawsze, dużo ludzi, tak jak mówiłem. Przy fasolce to nigdy nie jest pusto. Chyba, że w tygodniu. Nie byłem wtedy, to nie wiem. Ale przynajmniej w tyle są budynki. A co najważniejsze, najfajniejsze, to wieczorem, jak to będzie jeszcze wszystko świecić, to dopiero będzie. Ja nie mogę się obejść, jak i fasola, to musi być mur, na którym są pokazywane twarze. Fajnie, bo trochę chłodniej jest tutaj przez tą wodę, ale ciekawie to wygląda. Pogoda się w miarę poprawiła, jak widać. Wjeżdżamy właśnie na Willis Tower. No przynajmniej będzie coś widać, bo już trochę chmurska uciekły. Więc jest plus, bo cel wycieczki jednak jest taki, jaki planowaliśmy. Takich ciekawostek, co mogę powiedzieć, to to, że Chicago się trochę zmieniło. Od momentu, kiedy ja byłem ostatni raz, to byłem 8 lat, no to jednak trochę mogło się zmienić. Ale nie chodzi mi tylko o budynki, a bardziej o sytuację, która się tu dzieje, że Chicago się trochę staje jak taki Nowy Jork, gdzie jest dużo bezdomnych, dużo syfu. No i można powiedzieć, że trochę się też nie robi zbytnio bezpiecznie. Nie we wszystkich częściach, ale głównie na przykład w takich turystycznych, jak jest fasolka. Dużo tam się wydaje jakichś napadów, kradzieży. No trzeba być czujnym. Dużo osób teraz bardziej narzeka tak na Chicago pod tym kątem. Ale jeśli chodzi o miasto, budynki, dalej jest super.
zanim tam dojdziemy do naszej windy, mamy właśnie takie ale małe przejście przez muzeum, krótka historia na temat, wiadomo, spalonego Chicago, tego jak to powstało, jak tu jest. Dobra, nie możemy długo stać, bo będą pewnie przy windzie na nas czekać, więc idziemy. Szczerze, 8 lat temu jak byłem, nie było takiej wystawy. Pozmieniali. Pozmieniali dużo. Naprawdę. Znaczy, żeby nie było, jest ciekawie, ale fajnie na nowo poznać inny wystrój i atrakcje. You're riding up this 1,450-foot modern marvel in one of the tower's 104 elevator cars. Your trip to the sky deck will only take about a minute. This building for 25 years. The west antenna reaches 1,730. I oczywiście jak na złość, co? Chmursko przyszło. A w windzie było tak ciasno, że nie dałem rady aparatu wyciągnąć, ale jestem przynajmniej telefonem nagrałem. Więc zobaczcie sami. Nie popuszczę, nie popuszczę. Mleczko musi zniknąć. Chmury znikną, to się porobi zdjęcie. A teraz jak widać, jesteśmy w kolejce na szkle. Dosłownie. Dziwne. Bardzo dziwne. Tylko 2 minuty tam można być. Tyle ludzi jest, no dobra, no wcześniej kiedyś jak tu byłem, to też to było, tylko że nie było bramek, nie było czasu i był chaos. A teraz to w miarę jakoś jest poukładane. Jest chociaż tyle, ale zdjęcia wyszły, pomimo chmur. No i co? Koniec zwiedzania u góry, jak mogłeś zobaczyć, jak nazwać, co? Chmury. Zeszliśmy na dół, co? Nie ma. Szybko przez pasy. Teraz idziemy na wodną taksówkę sobie przepłynąć trochę po mieście, póki jeszcze jest jasno, a widoczki mamy właśnie takie. Może potem jeszcze sobie zrobię mały chillout na moście, bo mówię, to jest niesamowite i to mi się podoba. Te mosty, wiadomo, jak są to większe statki, to jest ta bajera, że one się jeszcze podnoszą. No ale weekend plus, nie wiem czy mi się uda w ogóle wyłapać, czy żeby tu jakiś większy płynął, ale samo to, że kurde, wodną taksówką. Dobre, jak 10, jak nie więcej lat w ogóle nie pływałem. Sorry, folks. Final stop of the taxi service this evening for this vessel, Navy Pier. Once again, folks, enjoy your ride. Take it to Jersey Shoreline. Next stop, Machine Avenue. Idealny widok na zakończenie vloga. No i dnia, bo już jest 8, ciemno się robi. Ale mamy łódka, wiatr i wieżowce.